Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. Witajcie w kolejnym materiale na kanale. Wideorejestratory wbudowane w samochodowe lusterko nie są oczywiście niczym nowym. Sam nawet pokazywałem Wam takie urządzenia chyba kilka razy. Natomiast aktualnie, od jakichś dwóch tygodni, jeżdżę z urządzeniem polskiej marki Mikavi i muszę powiedzieć, że trochę jestem w szoku. Zapraszam na recenzję. Czemu jestem w szoku, to przejdziemy sobie do tego za chwilę, gdy będę opowiadał czy pokazywał Wam nagrania, ale zacznijmy sobie po kolei, abyśmy wiedzieli przede wszystkim, o czym ja będę mówił. No to pełna nazwa tego produktu to kamera samochodowa Mikavi PQ5 Pro 4K i tym to właśnie się różni, czyli tym 4K od poprzednio pokazywanej przeze mnie kamerce od Mikavi. Natomiast ja chyba dodałbym tu jeszcze słowo dual, ponieważ ten zestaw to tak naprawdę możliwość nagrywania z przodu i z tyłu samochodu, bo po prostu mamy kamerkę przednią i kamerkę tylną. No ale zobaczmy sobie, chociaż ja to zawsze robię bardzo szybko, co mamy we wnętrzu takiego urządzenia, czy w zasadzie tego opakowania. No to mamy oczywiście lusterko, kamerę, wszystko na raz. Za chwilę pokażę, jak to się montuje, to jest bardzo proste. Czyli to jest pierwsza rzecz. O, może żeby było widać, kamerka jest w tym miejscu. Tak ją wysuwamy. Co mamy jeszcze? Ja oczywiście to wszystko już pootwierałem, bo tak jak powiedziałem, używam tego od dwóch tygodni. Mamy kamerę tylną, która ma bardzo długi kabel. Kolejna rzecz to moduł GPS, który też możemy tutaj podłączyć, jeśli ktoś chciałby używać i zbierać takie dane. Mamy zapasowe gumki do mocowania. No i mamy oczywiście papierologię, tego nie będziemy sobie przeglądać. I na koniec moduł, dzięki któremu możemy sobie podpiąć ten wideorejestrator, że tak powiem, na stałe do akumulatora. Do tego przejdziemy za chwilę, bo może jeszcze na koniec uchwyt, aby sobie po prostu wszystkie kable tutaj gdzieś pod sufitką przeprowadzić bez problemu. Także to by było na tyle. Przejdźmy do konkretów. Jak takie urządzenie, ja sobie to może odłożę, się montuje i jak to będzie wyglądało zamocowane na lusterko. To zobaczcie. W zasadzie to, co trzeba zrobić, to przyczepić dołączone do zestawu gumki. Zakładamy to na lusterko. Przeciągamy z jednej strony, przeciągamy z drugiej strony. I to jest tyle. No i to, co nam zostaje, to oczywiście podłączenie tego urządzenia do źródła jakiegoś zasilania. Ja, tak jak pokazywałem, mam wejście do zapalniczki. Podłączamy, uruchamiamy samochód. No i patrzcie, wraz z uruchomieniem samochodu uruchomi się nam urządzenie, uruchomi się nam lusterko. Nie przesuwaj się. No i jak widzicie, sprzęt się uruchomił. Pokażę Wam bardzo fajną rzecz, która mi się tu mega podoba. Wiadomo, że każdy samochód jest inny. Jeden kierowca będzie chciał mieć ustawione lusterko w ten sposób, drugi będzie chciał mieć tak. No i będzie problem, mógłby być problem z tym, co obejmować ma kamera. A zobaczcie, wystarczy sobie tutaj dotknąć i możemy sobie regulować wysokość tego, co ma obejmować kamera. To jest mega fajny patent, a jeszcze fajniejszy patent dotyczy tylnej kamerki. Przeskoczmy, bo powiedzmy, że ona byłaby ustawiona w ten sposób. No to muszę biec do tyłu, regulować, może odczepiać i tak dalej. A tu co? Wystarczy zrobić dokładnie to samo. Dostosowujemy sobie wysokość tego, co obejmuje kamera i gotowe. Mega fajna sprawa, bardzo mi się to podoba. No i tak jak widzieliście przed chwilą, możemy sobie tutaj regulować widok z przodu, lewa strona tył, prawa strona przód, zamienić lewa strona przód, prawa strona tył albo sam tył. To jest też fajny patent, bo że tak powiem, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. I może od razu wtrącę, ja to chyba też mówiłem poprzednio i znowu to zaobserwowałem. Możecie wierzyć lub nie, ale to jest lusterko, które może być ekranem czy wyświetlaczem i to robi mega duże wrażenie na wszystkich, którzy tego nigdy nie widzieli. Wsiadają, widzą tutaj zwykłe lusterko i nagle pojawia się ekran. Szczególnie wieczorem. To robi naprawdę duże wrażenie. Jak lubicie gadżety, lubicie komuś pokazać fajny gadżet, to jest na pewno taka rzecz. Do opisu, co tutaj siedzi w środku i tak dalej, oczywiście przejdę za chwilę, także się nie denerwujcie, jak będę pokazywał nagrania. Jeszcze chwila z takich praktycznych wrażeń. Ja się trochę bałem, pamiętam pierwszym razem, gdy używałem takiego urządzenia, jak to będzie z funkcją po prostu zwykłego lusterka. Bałem się przede wszystkim o jedną rzecz. Czy to po zaczepieniu, wiadomo, że to nie jest tutaj, że tak powiem, na stałe, czy to nie będzie wpadać w jakieś drgania. I powiem Wam, że to jest kolejne takie urządzenie i
W zasadzie w żadnym tego problemu nie było. Te gumki łapią bardzo mocno i mnie nie sprawia to problemu. Nie widzę tutaj żadnych drgań, ale polecam na pewno... Nie wiem, jak to sprawdzić, no bo to trzeba najpierw kupić i zamontować, ale w sumie z drugiej strony, jak kupujecie coś na przykład przez internet, to zawsze to można oddać, więc chyba tego się nie trzeba bać. Natomiast moim zdaniem, albo inaczej, te urządzenia, które wypróbowałem i również to urządzenie, bo o nim dziś mówimy, takiego problemu nie miały. Ja się co prawda musiałem chwilę przyzwyczaić, bo to nie było od razu takie naturalne, że to lusterko jest, ono jest trochę inne. Ale powiem Wam, dzień, może maksymalnie dwa i tego problemu ja nie miałem, czy tutaj problemu nie miałem żadnego. I tak jak widzicie, możemy sobie to wyłączyć. Mamy po prostu zwykłe lusterko lub tego dotknąć, uruchamia się nam wyświetlacz i to działa w bardzo prosty, szybki, intuicyjny sposób. Co do funkcji. Myślę, że nie będę przechodził przez to wszystko, bo to jest proste. Włączenie, wyłączenie, włączenie nagrywania, funkcje. Nie lubię opowiadać o każdej takiej rzeczy. Przejdźmy sobie może po prostu do rzeczy chyba najważniejszych, bo to jest w końcu wideorejestrator, czyli jak wyglądają nagrania w praktyce, co mnie tutaj właśnie zszokowało i co tutaj siedzi w środku. Zobaczcie. A zaskoczyła mnie właśnie jakość nagrań tego rejestratora, która, jak możecie się w tej chwili przekonać, jest naprawdę świetna. Co tutaj siedzi w środku i za nią odpowiada? Otóż przednia kamera korzysta z sensora Sony Starvis IMX678 oraz oferuje nagrania w rozdzielczości 4K. Konkretnie będzie to 3840x2160 pikseli w 30 klatkach, natomiast kamera tylna to Sony Starvis IMX307 Full HD 1920x1080 również w 30 klatkach. Na pewno muszę pochwalić tutaj za kąt widzenia, który w przypadku przedniej kamery wynosi 170 stopni, pozwalając uchwycić szerokie pole nawet obok pojazdu, tył to z kolei 150 stopni, również w pełni wystarczające. Kamera PQ5 Pro posiada również funkcję HDR, która znacząco poprawia jakość nagrań w warunkach wysokiego kontrastu, a także w jasnych i ciemnych miejscach, co jest szczególnie przydatne np. podczas jazdy w nocy czy przy zachodzie słońca, generalnie tam, gdzie oświetlenie jest nierównomierne. Pamiętajcie też, aby podczas zakupu wyposażyć się w porządną kartę pamięci, maksymalnie do 256 GB, bo jak widzicie, nagrania tak dobrej jakości potrzebują z pewnością dobrej bazy do ich zarejestrowania. Okej, no i sami widzieliście, jak to wygląda. Ja naprawdę byłem tutaj szczerze zaskoczony jakością tych nagrań. Testowałem już wiele kamer i to nawet na osobie, która widziała wiele nagrań, robi naprawdę duże wrażenie. Szczególnie doceniam to, że to jest polski producent, że umiemy zrobić coś tak fajnego, coś na tak wysokim poziomie. I to jest jedno. A teraz zobaczcie, jakie dodatkowe funkcjonalności ma ten zestaw. Jak wiadomo, dziś od porządnego wideorejestratora nie oczekuje się tylko rejestrowania naszego przejazdu, ale także zapewnienia 24-godzinnego monitorowania naszego auta i taka funkcja tutaj oczywiście jest. Po odpowiednim podpięciu sprzętu do samochodu, tryb taki aktywuje i dezaktywuje się automatycznie wraz z zapłonem samochodu. Rejestrator automatycznie wykrywa, kiedy samochód zostanie zaparkowany i przełącza się do trybu parkingowego. Dzięki temu, że mamy tutaj G-sensor, detekcję ruchu czy timelapsy, kamera zarejestruje wszelkie zdarzenia obok samochodu, szczególnie wtedy, gdy zostanie na przykład uderzony na parkingu. Urządzenie posiada dedykowany adapter zabezpieczający akumulator przed rozładowaniem, czy też kondensator zastępujący standardową baterię. No i jeszcze jedno, mamy tutaj łączność przez Wi-Fi. Możemy sobie je uruchomić z tego poziomu. Natomiast najpierw należy pobrać aplikację DashGo, zainstalować na telefonie i wtedy możemy połączyć się z naszym rejestratorem. Tak jak widać, możemy z poziomu smartfona obsługiwać w zasadzie te same funkcje, co z poziomu ekranu urządzenia. Ale możemy też przykładowo przeglądać sobie nagrania. Możemy też te nagrania pobrać na telefon bez konieczności wyciągania karty pamięci z samego rejestratora. Jeśli urządzenia są sparowane, możemy też sobie przeglądać, co dzieje się wokoło samochodu, czy to z przodu, czy to z tyłu, możemy sobie mieszać te widoki. Także krótko mówiąc, funkcja Wi-Fi tutaj jest. No i jeszcze jedna rzecz, być może nawet dla wielu zainteresowanych najważniejsza. Otóż tylna kamera jest odporna na warunki atmosferyczne. Co to oznacza? Ano mniej więcej tyle, że cały zestaw może służyć jako kamera cofania. Oczywiście ja od razu zaznaczę, że ten obraz, który widzicie na żywo na urządzeniu, a w zasadzie te odległości, to nie jest do końca to samo, co w kamerach takich standardowych, które mamy w samochodach. Ale z drugiej strony uważam, że zawsze lepiej widzieć, czy cokolwiek jest z tyłu, niż nie widzieć nic, jeśli takiej kamery w ogóle nie mamy. Także całkiem fajny patent.
No i dobra, z mojej strony byłoby to już prawie wszystko, a prawie dlatego, że jeszcze jedna chyba fajna informacja. Otóż na stronie producenta z kodem AUTOMOTOVLOG pierwsze 20 osób, które zdecyduje się na taki zestaw, zamówi sobie go aż 15% taniej. Także polecam. Dajcie znać, czy z czegoś takiego korzystaliście, jak Wam się korzysta, czy to się Wam podoba. Czekam jak zawsze w komentarzach. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.